Od 1 stycznia Austria rozszerza stosowanie płacy minimalnej dla kierowców na przewozy dwustronne. Dwustronne przewozy to jest na przykład przewóz z Warszawy do Wiednia i z Wiednia do Warszawy. Na ten moment jest to olbrzymi problem dla branży transportowej, w pierwszej kwestii administracyjny. Informacja od Austrii mieliśmy około 4 stycznia, że od 1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy. Naturalnym jest, że część kierowców już przebywała na terenie Austrii, to stanowi dla przewoźników niesamowity problem. Drugą kwestią to procedura zgłaszania kierowców. Jest ona niezwykle skomplikowana, trudna i wymaga zgłoszenia delegowania pracownika przed każdym wyjazdem do Austrii, w przeciwieństwie do Niemiec czy Francji, gdzie tam można zgłaszać kierowcę na okres 6 miesięcy. Po tych problemach administracyjnych, o których mówiłem, dochodzą problemy związane ze wzrostem kosztów pracowniczych, który naturalnie nastąpi w momencie, kiedy będziemy musieli wyliczyć nowe wynagrodzenie dla kierowców podróżujących i wykonujących transport na terenie Austrii.